Witajcie, z tej strony znowu Paweł Kamiński oraz Konrad Hildebrand. I znowu szlajamy się po spelunkach, czyli gramy w spelanki. Wcześniej widzieliście, jak się gra w tę grę w kooperacji i gra się sympatycznie, tylko potrzeba dużo cierpliwości do partnera. A teraz zobaczymy tryb, w którym w ogóle nie potrzeba cierpliwości do partnera. Tak, trzeba wygadać się bezwzględnością. Jeszcze nie graliśmy, to jest tryb deathmatch. Ja jestem gościem w czerwonym turbanie, Paweł jest gościem w niebieskim kapelusiku. Więc niech wygra najbardziej krwiożerczy. Czerwony i niebieski. Tak, wybraliśmy jedną z kilkunastu dostępnych w grze aren. O, taka arena. Rozumiem, że mam cię jakoś zabić. Tak, zabijanie w spelanki to jest temat na osobną historię. Ja mam... O, no, co to jest? Są kilofy, nie wiem. O, aha, taki sens. Aha, czyli tak się zabiłem. Aha, zginąłeś, no co i ty? Tak, właśnie wygrałeś. Okej. Okay. Wierzę jak w Mortal Kombat. Tak. No aha, dobrze. Znowu jest ta sama arena, tak? Jak tak... No, przydałoby się, żeby losowało się kilka, ale może da się gdzieś to ustawić. Tak, spelanki można grać... W cztery osoby nawet. No, mam plujący pojęczony pistolet. I'm Spider-Man! Tak, ale... Aha. Ten nic nie zadaje... Co to znaczy? Nie wiem, to chyba ma nas zmotywować do ruszania się. Aha, nobody wins. Nobody... Gra wygrała. To tak jak tym, jak... A, Change Arena. Change Arena. Zmieniamy na Layer Cake. Warstwo ciasto. Okej, aha, rozumiem. Okej. Pomysłowość twórców. No ale co? Czego coś tutaj? Fak. Czy to też jest sposób, żeby przytrzymać przeciwnika w miejscu? No tak, ale nikt nie wygrywa, tak? Jest na wojnie. No system, w którym gra zabija przeciwników, jeśli się nie ruszają, jest... No ale chciałem wziąć kilo, żeby cię po prostu... Szturchnąć kilo. A, poczekaj, bo przecież to jest z góry, już mamy bomby. Wow. Love hurts. Czekaj, no i co? Okej, założyłem kolców. A byłem blisko. No dobra, czyli dwie rundy na Layer Cake i zobaczmy następną arenę. Nie wiem, żeby to było jakiś specjalnie... Tak, nie jest to powód, do którego miałbym kupować spalanki, ale to miła odskocznia. I co teraz? I teraz patrz. Rusz się! To chyba nie tak. Chyba nie da się ruszyć kulą. No, ten system nie stój w jednym miejscu, jest... Ale patrz, mam jetpack. Uuu, ty też masz jetpack. I... Tak, oczekaj, bo już... A, czyli biczy mnie do... No, bo ale poczekaj, to może bombą. Spokojnie, wyrównuję. Poczekaj, to może bombą można to ruszyć. Na pewno, czy... jeśli zniszczysz podstawę. No, ale wiesz, jak cały się toczył. A, fuck. Uf, mój Boże, ile tych bomb rzuciłeś. No i co teraz, cwaniaku? Teraz wygrywam. Nie wygrywasz, bo... Uch, Jezu! BFG! What? Okej. Okay. Wiemy, że jest bonus za wyczyszczenie planszy. Ta broń mi się podoba. Jak BFG z Quake'a. Okej, okay. Crates. Następno... Skrzynie. I zobacz... Okej. Okay. Mhm. Czyli tutaj, żeby dostać się do broni, trzeba... Ale widzisz, ja pokonam cię tym, żeby w przeciwieństwie ciebie potrafię podstawiać precyzyjnie bombę. No tak, jest to pewien atut, nie powiem. I mam bumerang. Yeah! Dobrze. Flawless victory. Zasłużone taktyczne zwycięstwo. Ale mapa z kulą była zabawniejsza. Powinny być większe odrobinę. Widziałbym tutaj ganianie się po takim poziomie, jak są... Poczekaj, coś... O, można ustawić życie, bo to bomby, było do 3, bo to było 3 rund, więc... Okej. Okay. A, można też boty włączyć, ale chyba nie będziemy... Aha, bo jeszcze raz wybieramy, no dobra. No to ja wezmę klasycznego. Indiana Jonesa. Zobaczę. Czy ten kostium sporzy ci szczęścia? Myślę, że nie. No prawie wygrałem. Get ready i... Go. Yeah. O, to było sprytne. Czyli przepychanie przeciwnika biczem, chociaż nie zadaje mu obrażeń. Tak.
dam ci tutaj szansę na... A, widzisz, teraz jest mi trudniej chyba. Jeszcze liczę, myślę, że to losowe. Ale to sobie spałem. Buja! O, nie podoba mi się Taren. Więc kto pierwszy na górze, ten wygrywa. Chyba, że przeciwnik zdecyduje się zostać na dole. Tak. To byliśmy... Okej. Okay. Falling Grox. Mhm, co? Aha, rozumiem. O fakt, boję się trochę twojej odpowiedzi. Wow, nie! Okej. To nie była mądra plansza. Okej. No dobrze, jest to zdecydowanie gra imprezowa. Następna arena to będzie Kiedy Spider Piece. Brak umiejętności też jest atutem. No, owszem, okej. Czyli kto zaryzykuje? Ten je. Z lasu. Ej, no taki bez sensu jest. No i co, no ty masz broń, ja mam tutaj... Ty powiem ci nic sensu, nic... Aha, tam mogłem zrobić. Aha, okej, okay, wygrałeś. Nawet nie zdążyłem do ciebie strzelić. Zobaczmy, no, jeszcze raz dajmy szansę tej planszy, bo to jest... Dobra, jeden za tobą, bo ty miałeś jakiś sensowny plan? No, nie. Okej. Okay. To było sprytne. A, to może coś. Ogłuszyłem się własną bombą. Trochę mi ta gra przypomina Spy vs. Spy, o którym Tomek trochę dzisiaj tak, pisał. Trochę tak. Jest za mało niespodzianek. Okej, więc wygrałem kolejną rundę, ale została nam jeszcze jedna plansza. Ale jeszcze masz więcej plansz. Zobacz, jak weźmiesz RB i LB. A, widzisz, możemy odblokować do następnych świetnych. Jungle, Temple, coś jeszcze tak, i Special, czyli jest po co grać. Tak, tylko że jest po co grać, tylko że niestety na razie mamy tylko tak. No nie, myślę, że odblokowuje się je przechodząc tryb dla jednego myślę, gracza. Że tak. No i bardzo żałuję, że nie ma tej gry na żadnej innej konsoli poza Xboxem, bo to może droga nie jest, ale fajnie wygląda. Okej, okay, i... Fajnie nie, wygląda, nie, ma sympatię. To ze startu. Tu chyba byliśmy. Troszkę może ja pierwszy nie wybrałem po prostu. Pogubiliśmy się. Mam nóż, nie wiem co daje nóż. Nie wiem, ale nie bierzesz noża na zabawy ze słowami. Klasyczny błąd z Indiana Jonesa. A, tego nie wybraliśmy. Minor treat. Prawie jak aha, minor okay. treat. Okej, okay, czyli to jest takie klasyczne. I no i brawo, ale sobie właśnie zepsułeś drogę przejścia dalej. Czyli nie ma kampowania. Ta gra bardzo skutecznie zniechęca do kampowania. A to jest fajny mechanizm. Wyobraź sobie taki system w Call of Duty albo innej strzelance, że kiedy zaczynasz kampować, trafia cię laser z orbity. Tak, to jest akurat ciekawe. Okay. Ja tu po prostu będę stał i czekam, że sam się zabijesz. No niestety. Więc cóż, no jak kiedyś odblokuję wreszcie następne partie w trybie dla pojedynczego gracza, to będzie można pograć dłuższe deathmatche, bo to jednak chyba fajne jest, jeżeli jest rzeczywiście tych plansz, kilkadziesiąt takich małych. Mogłyby się losować automatycznie. Jeszcze jest, jest tam taka aha, jest taka opcja. Okay. Tylko, że trzeba je odblokować, tak? Random arena i... No ale dobra, spróbujmy z botami, ciekawe, czy to będzie śmieszne. I jakąś dużą liczbę. A, wyjść, może dużo i więcej życia, więcej no to dobra, to jest naprawdę długi mecz. Tak. Całonocny turniej w spelanki. Tak, więc... Myślę, że dojedziesz do tradycyjnych konsolowych 99. Wiesz co, czekaj, to będę tradycyjnie konsolowy. O, okej, okay, w drugą stronę. I rzeczywiście można ustawić sobie... Można też pewnie... Jeśli... O, może też 99 życia jest chyba trochę sporą, ale zobaczmy, 99 bomb. Jak I've tak, got 99 bombs. Więc czerwony turban przyniósł mi się szczęście. A gdzie boty? Boty się to po co? Myślisz, że się pojawią? Tak, tylko boję się trochę co zrobią. Wow! Agresywne te boty. Okej. Ja zabiłem swoje goty. On zabił mnie. O, Lina. Bot wygrał, chyba tak. I tak dziewczynka w zielonej kokardce zabiła nas wszystkich, po czym zginęła sama.
Okej. Okay, jest więc... to w pewien sposób pouczające. A, widzisz, teraz się losują, to jest fajne. No dobra, kto pierwszy na górę, ten wygrywa życie. No, wygrałeś, nie, nie, ty. Ja wygrałem. Jej, jej. Ale to po prostu, wiesz, jak po prostu symulacja zimnej wojny. Kto pierwszy po prostu naciśnie czerwony guzik. Przypomina mi się... A czerwonym guzikiem właśnie jest... Bomberman albo Dyna Blaster. Okej, okay, czyli zaczął raz oberwać bombą. Tak, ale... Niebieski bot. Prawie przeżył. No dobrze, teraz ja muszę... No ale pamiętaj, że tutaj też można strategicznie stworzyć swoje miejsca ucieczki przez... Ja nie widzę, co się dzieje. Przez po prostu upuszczanie linii. A, bo duchy mogą cię spychać. Więc nie jest tak, że jak zginiesz, nic nie możesz zrobić. Haha! Huzach! To nieuczciwy Maharaja. Ale ja tyle bomb nada... Chyba 99 bomb po prostu znaczy, że są nieskończone, bo... jakoś mi się nie kończą. A nie kończy się. Fuck! Fuuu! A nie, przetrwałem. Chłopiec, który przeżył, bo powiedział tą historię. No, chyba się właśnie... A, tutaj jesteś. Fuck. Prawie mi się udało. Nikt nie wygrał. Ale moja taktyka, wejdź na linę i spamuj bomby. To jest spelunki, ten materiał trwa trochę dłużej niż zakładaliśmy, ale to chyba świadczy, że gra potrafi wciągnąć. Więc... Ja mam swój urok taki, jeszcze ci się odgryzę. Tak, 99 bomb to jest najlepszy tryb gry. Wow. Chyba zafundowaliśmy zwycięstwo tak. Temu, kto się schował. Tak, więc zielony bot wygrał. Dobrze, wiecie już, o co chodzi w Deathmatchu. Jest uroczo absurdalny, jeśli tak. Się ustawi 99 bomb, ale też bardzo zabawny. Tak, miła odskocznia od grindowania. Warto ciskać tryb dla pojedynczego gracza, aby odblokować więcej plansz. Co, jeszcze jeden? No tak, jeszcze jeden, a więc to już będzie tak, wiecie, prywatnie.